Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Computer Craft i dodaje nam do naszej gry komputer, który może nam pomagać w różnych pracach, bo do tego komputera można podłączyć coś takiego, co się nazywa Turtle. I to może za nas wykonywać, ten Turtle może za nas wykonywać różne prace typu kopanie w kopalniach i ścinanie drzew i tak dalej, za pomocą programu, który ten komputer mu tam zada. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy. I Computer Craft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na takiej stronie opisowej. Wszelkie zmiany i tak dalej, jak to wszystko wygląda. No i nas interesuje oczywiście zakładka Download, czyli klikamy tutaj na to i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie mamy na początku filmik dotyczący właśnie tego, jak tutaj programować, co trzeba tu wpisywać, żeby wszystko zadziałało. Potem jak zjedziemy w dół, to mamy właśnie sekcję z downloadem. I jeszcze jak zjedziemy troszeczkę w dół, to tutaj mamy filmiki dotyczące właśnie tego, jak działa ten mod, jak go używać, no bo to nie powiem, powiem Wam, że nie jest to takie jasne i oczywiste dla każdego, także trzeba po prostu sobie coś tam, tutaj jest na przykład Lua, to jest taki program, taki język programowania, który właśnie jest wykorzystywany w Computer Craft, także trzeba sobie zobaczyć, jak to się używa. No a jeżeli chodzi o ściągnięcie pliku, to tutaj, sorry, tutaj właśnie w sekcji Download and Installing jest link, na niego klikamy i stąd pobieramy moda na wersję Minecraft 1.8.9. Także tu klikamy i stąd bierzemy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge'a z końcówką 1699, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W dniu kiedy nagrywam ten filmik jest już wersja rekomendowana i ma numer końcówki 1722 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods, i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1722. Klikamy play i czekamy dalej. Teraz nam się tu wszystko pouruchamia. Chwilę to potrwa. Zawsze to chwilę trwa, niestety, zawsze musimy sobie odczekać. Tu się pojawi zaraz strona z logiem Mojanga i z pracującym Forge'em i tutaj nam się wszystko instaluje, loaduje, inicjalizuje i różne tam inne pierdoły się z tym dzieją.
nie wnikam w to, co i jak, po prostu trzeba swoje odczekać. Tu nam się te wszystkie mody, które tam mam zainstalowane, właśnie też nam się tutaj otwierają. Także to chwilę trzeba poczekać. O, już jest gotowe, wchodzimy w moc. I mamy komputer Craft zainstalowany, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No, pokaż się w świecie. Jest świat, poczekajmy chwilę, aż nam się tu załaduje. OK. No i wchodzimy w E jak ekwipunek. Oj. I tutaj na końcu mamy mnóstwo rzeczy właśnie z tego moda. Jak widać, jest komputer, zaawansowany komputer, dysk, drive, drukarka, monitor i zaawansowany modem, kable i jeszcze jakieś inne rzeczy, dyskietki. Co tu jest jeszcze? No i potem ten turtle, o którym mówiłam. OK, jak to się robi? Trzymam nad komputer strzałkę, klikam R jak robak, no i z kamieni lub z andezytów, tych wypolerowanych andezytów, plus czerwony proszek i szyba, daje nam komputer. Także nie jest to jakaś super droga impreza. Zaawansowany, no ej, pobrałam. Zaawansowany komputer, to już zamiast kamieni mamy sztabki złota, także też nie jest jakiś super drogi. Dysk drive to jest bardzo zbliżony, tylko dwa czerwone proszki, więc też nie jest drogi. Drukarka, no mamy atrament i to, także to, jak widzicie, nie jest to droga sprawa, taki komputer. Jakby tak w życiu był taki fajny, tani, to by było fajnie z kamienia sobie zrobić i szybki. To by było fajnie, ha, ha, ha. Dobra, co tu jest jeszcze? Kable, no wszystko jest w sumie tanie, także można to używać. Dyskietka, no to wiadomo, czerwony proszek, papier i żeby miało niebieski kolorek, to lazuryt. Ewentualnie może być bez lazurytu, też wychodzi dyskietka. A jeżeli chcemy czerwony, Boże, pobrałam, czerwoną, no to już musimy sobie dołożyć czerwony barwnik i tak dalej, i tak dalej. Co tu mamy jeszcze? O, tu mamy kieszonkowy komputer, czyli możemy go nosić przy sobie i już też, który się może połączyć. Także to się tak robi. Jabłko, złote jabłko zamiast czerwonego proszku i mamy mały kieszonkowy. Boże, znowu pobrałam. Tutaj mamy wireless modem, tak go się robi, także wszystko jest w miarę tanie. I ten turtle, to już jest komputer tutaj z żelazem i ze skrzynką. I mamy turtle, który kopie, czyli musi mieć diamentowy kilof do tego, który ścina, czyli diamentową siekierkę. Jak widzicie, to już troszkę droższe jest, ponieważ potrzebuje diamentowego sprzętu do tego, żeby było działało tak, jak chcemy. OK, no i tutaj zaawansowane, no to ze złotem wszystko. OK, czyli tak, weźmy sobie, tutaj już pobrałam różne rzeczy, to je wyrzucę, bo całkiem przez przypadek je pobrałam. Weźmy sobie taki komputer i co jeszcze? Dysk drive na przykład i jakąś tam dyskietkę. Jest to nam niepotrzebne w tym momencie, kiedy będę pokazywać, ponieważ i tak nie wiem, jak to ma działać. Tutaj mam takie biurko piękne, także postawimy sobie komputer. Jest komputer, obok dyskietkę, dysk drive i mamy też dyskietkę. Jak klikniemy na dysk drive, to możemy ją tutaj sobie wsadzić
Proszę bardzo, jest zielone światełko, że jest dyskietka w środku. Aczkolwiek nie powiem Wam, jak to się ma łączyć i tak dalej, ponieważ nie wiem, jak działa komputer. Także wszystkiego się dowiecie właśnie z tych filmików na stronie, z której pobieraliśmy moda. No tutaj kliknę na to prawym przyciskiem myszy i proszę, coś nam się tu pokazało. Jak tutaj coś wpiszę i kliknę Enter, to mi powie, że nie ma programu. Coś tutaj trzeba wpisać, nie mam pojęcia co, właśnie z tamtych filmików się dowiecie dokładnie. Także tylko pokazuje, że to działa. O, tu nadusiłam E. Nic to nie daje. Także wychodzi się stąd Escape'em. Jak widzicie, komputer działa. No i to jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Tak jak wspomniałam, dowiecie się wszystkiego, tego całego programowania. Aha, ten Turtle. Sobie postawimy Turtle. O, i na to jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, to też nam się tutaj komputer robi. I tu jest jeszcze od tej skrzynki coś tutaj się wsadza. Czy jak on coś tam zrobi, wykopie i tak dalej, to pewnie tutaj do tej części nam wsadzi to, co tam zrobił. No i jest jeszcze, no znowu nacisnąłem E, wychodzimy Escape'em i jest jeszcze komputer taki kieszonkowy. Ok, mamy go w łapce, klikamy prawym i to samo. Także ten sam właśnie system, ten sam, coś trzeba wpisywać, żeby to robiło to, co chcemy. Tam on nam może czas pokazywać na monitorze, potem jakoś tak, nie wiem dokładnie. Także wszystkiego się dowiecie z tych filmików na stronie, z której pobieraliśmy moda. A jak widzicie, wszystko działa, to nam mruga, nie piszczy na szczęście. Tu nam mruga, zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał, także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help, help.